Siema, siemano, to robi nieprofesjonalne. Słuchajcie, kolejny dzień SNIF. Lecimy dzisiaj z świeczeniem Tadeusa w drugiej części. To się wybrałem. W niedzielę. Teraz wjechaliśmy w tą lepszą. Lepszą, ale tutaj tak jak widać zresztą na samym początku jak wyszedłem, część jest taka bardzo piaszczysta, przede wszystkim koło lasu, ale też tam takie przepalenisko w środku. Po pierwszych przekosach wygląda to tak, że z tej części wysypało trochę gorzej, z tej lepszej. Zobaczymy jak będzie wyglądało to na sam koniec. Na tej pierwszej części, gdzie jest głównie 4 B i 5, też troszeczkę 6, to tam sypało około 7,5-8, więc jest jak na ten rok rewelacja. Tadeusz był siany 20 września bardzo rzadko, tam po 250 roślin, nawet 240 wyszło na sam koniec, bo trochę materiału siewnego zostało. I co do Tadeusa, tutaj 140 kg RSM-u 32 przedplom. Na tej części pojedyncze raz rzepak, a na tamtym słabszym kawałku rzepak był dwukrotnie. Już widzę, że trochę kłosy wylatują. Kłoski! Kłoski są! Ale zobaczcie ziarno. Ziarno piękne tutaj nalane. Dorodne, mówię, jeśli chodzi o Tadeusa, ja miałem wrażenie, że on już bardzo był napełniony w momencie, kiedy przyszły czerwcowe upały. I tutaj może to go tak naprawdę podratowało. Było widać mocną różnicę, jeśli chodzi o wegetację. Jak pamiętacie, na tej słabszej części ono już było praktycznie wykłoszone, kiedy robiłem zabieg T2, T3. Na tej części dopiero pękały pochwy. To też jest takie pochylenie pola w tą stronę północną tutaj, więc to też może mieć wpływ, ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No, robi nam się taka mała gonitwa. Już nawet nie przecierałem szyby, żeby tutaj nagrywać. Ciemnica na radarach. Jesteśmy tak zupełnie na styk, ale jak przyjdzie, to po prostu zdaję tutaj wszystko. Już tam znajomy dzwonił, że mi spadło 10 litrów. Więc zobaczymy. No, tutaj zostało około 2 hektarów. Więc jeszcze kilkanaście tam do skoszenia. No, ale miejmy nadzieję, że nam pozwoli, chociaż kurczę to pole. Na gospodarstwie już kilkanaście kropel spadło, więc tam pewnie będzie ciężko, żeby mówić, że to do końca, no ale pożyjemy, zobaczymy. W tym roku Tadeusa będziemy praktycznie się wszędzie siali, oprócz tam dwóch takich najsłabszych kawałków, ale jeszcze chciałem wam pokazać kwas, który pojawił się w tym roku na kilku polach. Tak naprawdę już bardzo, bardzo długo tak zwanych ostów tutaj na polach nie było można uświadczyć, ale i na tym kawałku, na takim przejściu między piachem a gliną, ale też i na innych właśnie słabszych kawałkach osty się pojawiły, więc nie ma ich dużo, jakieś tam pojedyncze sztuki, ale tak naprawdę ja to pamiętam do dzieciaka, kiedyś te puchy fruwały mocniej, no ale tutaj no zobaczcie, no łan jest, nie jest jakiś super ekstra gęsty, nie jest rzadki, ale ten kłos jest naprawdę ładnie nabity i ma grube ziarno, więc to tutaj robi robotę. Tadeusz jest niską odmianą, tej słomy nie ma, nie wiadomo jak dużo, ale zostawiamy jej tutaj zostawiamy ją z tego powodu, że właśnie zżyta koło domu będzie jej za mało i z pszenicy, więc obkosiliśmy się czkarnią te najsłabsze skraje, żeby tam zostawić tą słomę, żeby zostawić tą masę, a tutaj z tej lepszej części po prostu tą słomę będziemy zbierali. No ta słoma jest taką no, trochę kulą u nogi cały czas, jeśli chodzi o te tuczniki, ale tak naprawdę ile tam 300 balonów jest potrzebne, 320 w zależności od roku i w zależności od tego jaka jest słoma, ile jest świn na stanie, więc ta słomka zjeżdża, ale też robimy już tak, żeby po prostu był zapas na przyszły rok, tam zostało nam około 80 balotów jeszcze z ubiegłego roku, więc spokojnie te 2 miesiące kolejne jeszcze będziemy jechali na starej. To prawda dzików u nas nie ma, na okolicy za dużo, ale no, trzeba tutaj uważać, bo
też kilku miejsc na tym dworze było pokulane. Nie wiadomo tak naprawdę, co było przyniesione, a co nie. A naprawdę jest taka, że ten ASF według mnie przynajmniej jest o wiele, wiele dalej. Tam leje, a tu kosimy. Koło domu już przepadało, więc mam nadzieję, że tutaj uda się, jakby to powiedzieć, skosić to do końca. Też taki ciekawy wjazd tutaj jest. Jest to ogólnie pole po byłym sadzie. Tego wam chyba tutaj nie mówiłem. Kiedyś tutaj był sad wiśniowy i zostały tylko te czereśnie. Taki pas czereśni, który no, zawadza trochę. Tam część była wycięta, żeby to pole zrównać, żeby to pole sprostować, ale reszta nie zostanie. I tam sobie ptaszki, że tak powiem, siedzą na tym. I zawsze jakiś obiekt zazielenienia dodatkowy. Ale jeśli chodzi o Przężyto, możecie też dać jakieś swoje propozycje odnośnie właśnie takich gleb już bardziej pod żyto, ale w związku z tym, że po prostu całą tą okolicę, tutaj kawałki, które mam z tej strony, chcę posiać przężytem, żeby nie skakać z opryskami i nie skakać po prostu z siewami w różnych terminach. Właśnie na takie naprawdę słabe kawałki, jakie Przężyto, bo tutaj Tadeusz wleci wszędzie po rzepakach, wleci na to stanowisko, czyli po sobie, no i dostaną mi takie dwa kawałki. Jeden kawałek, ta nowa dzierżawa, to będę chciał posiać przężyto, prawdopodobnie z żytem w ogóle, żeby było ciekawiej, w formie późnej oziminy, bądź nawet wiarki, przewódki, nie powiedziałem, w formie przewódkowej, nie w formie jarek, żeby po prostu mieć wszędzie tutaj w okolicy żyta, bo to kukurydza mi tak tam nie pasuje do końca, no ale pole było późno dane, więc kukur sobie rośnie. I też co do tej dzierżawy i sytuacji w ogóle odnośnie jęczmienia jarego, dużo osób tam się odzywało, żeby ten jęczmień jary tam siać, bo jeszcze nie ma tak późnego terminu, no to była tam początek kwietnia, no i ogólnie możemy tam go posiać, ale jak widać po plonach jęczmienia jarego z okolicy rzędu 3 ton, no to myślę, że ta kukurydza odda tam o wiele, wiele lepiej. No i też zostawi resztek pożliwnych dość dużo, więc myślę, że to była dobra decyzja. W tym roku, jeśli chodzi o nawożenie obornikiem, po raz kolejny będę robił coś takiego jak w roku ubiegłym. W sensie będę wywoził obornik wszędzie tam, gdzie są właśnie takie przepaleniska, gdzie są takie place, gdzie jest 5-6 klasa na lepszej, jakby to powiedzieć, działce. Z tego względu, żeby po prostu te miejsca podgonić, bo w momencie, kiedy wożę obornik po całości, tak naprawdę cały czas te różnice są widoczne. A tutaj właśnie chcę nawieźć więcej materii, chcę nawieźć więcej składników pokarmowych, które z takiej lekkiej ziemi po prostu też uciekają. No i tutaj jeśli chodzi o ten chociażby ubiegły rok, tą końcówkę, jest tutaj naprawdę to widoczne. Z gnojowicą to już jest troszeczkę inna sprawa, bo tam te składniki pokarmowe też są w innym układzie, szybciej tak naprawdę są dostępne roślin, a tutaj gnój, obornik działa zdecydowanie dłużej. Też w tym roku miałem mieć ten pomiot, jeszcze on do mnie nie dojechał, tak naprawdę od maja już jedzie i gość trochę sobie leci w kulki, zobaczymy, czego dowiezie. Ale jeśli chodzi o pomiot, to tam sprawa wygląda inaczej, tam będę stosował po 7-8, maksymalnie 10 ton na lepszych kawałkach i to poleci po całości. Chcę to dać pod rzepak i chcę to dać pod pszenicę. Nie wiem, no mam nadzieję, że dojedzie, no to już było, kurczę, ułożone w planie nawozowym tak, żeby nam pasowało. A te wszystkie właśnie takie kawałeczki gorsze pod zboża będę dorzucał obornika. Jeśli chodzi o obornik i gnojowicę, i tak czy siak większość pójdzie już pod zasiewy kukurydzy. Na wiosnę będę chciał wozić go pod słonecznik, żeby gnojowicę tutaj sobie wyzbyć. No chyba, że coś dojdzie nowego. Zobaczymy na tej nowej dzierżawie, tam gdzie jest kukurydza, która wygląda naprawdę świetnie, co mnie ogólnie dziwi. Chociaż akurat warunki pod kukurydzę są spoko. Pójdzie zboże, więc w planie jest około 10 hektarów. Po raz kolejny, chyba że mówię, jakaś tam ziemia podochodzi. Na razie jest cisza, żadnych nowych dzierżaw, żadnych nowych zakupów ziemi na jesieni nie ma.
Słuchajcie, sytuacja analogiczna jak wczoraj, bo niestety wczoraj nie skończyliśmy, zaczęło padać i końcówka tutaj została, takie dobre 1,5 hektara, może nawet mniej. Dzisiaj na radarach pokazywało, że godzinkę mamy taką wolną, wyszło słońce, mówimy dobra, lecimy, no ale co, zajechaliśmy na pole, już tutaj kilka kropel spadło, więc mam nadzieję, że się do końca uda skosić. Słuchajcie, udało się, można powiedzieć, że się udało, bo jeszcze końcóweczka tutaj jest dokaszana na tej, jak ja to mówię, 7. klasie. To zresztą jest teraz pięknie widać, gdzie pod lasem właśnie jest najgorsze. Tak, tutaj mówię, akurat z tej strony 3., 4. klasa, więc to mocno nadrabia. Ale o dziwo, tak jak wspominałem na początku filmu, ta lepsza część, ale ukierunkowana na stronę północną, sypała gorzej od tej części właśnie pierwszej, gdzie rzepak był dwukrotnie, gdzie klasa gleby to przede wszystkim 4B, 5. i trochę 6. Tutaj sypało gdzieś około 6,5 i wynik z całości to taka 7, gdzieś w granicach 7, więc nie jest źle na to, co się słyszy gdzieś tam w okolicy, naprawdę wynik jest spoko. Mam 5 zasławek plus było pół zbiornika wczoraj przed deszczem i jeszcze jest dokaszane właśnie tutaj, 2 przejazdy były krótkie, więc wynik jak najbardziej jest zadowalający. Nie ma tutaj na co narzekać, a wręcz przeciwnie, trzeba się cieszyć. No tam już jest taki motłok, ale z Tadeusem mówię, naprawdę jestem z tego kawałka zarąbicie zadowolony. Zobaczymy jeszcze na ostatnim polu, co pokaże Tadeusz, co pokaże Tulus, bo one są obok siebie. Tam jeszcze jest 3. odmiana, ale Tadeusz nie ma co ukrywać, że wyglądał przez cały sezon na tamtym polu od samego początku zdecydowanie najlepiej. I to na dzisiaj wszystko w tym filmie. Pozdrawiam serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.